Oto, drodzy wierni, tą niedzielą siedemdziesiątnicy rozpoczynamy okres przedpościa, więc przygotowanie do Wielkiego Postu, stąd teksty na dzisiejszą mszę są tak dobrane, żebyśmy zdali sobie sprawę, o co walczymy, o co chodzi w naszym życiu. Obydwa teksty kończą się takim ostrzeżeniem. Ewangelia mówi o tym, że wielu jest wybranych, ale że wielu, którzy są wybrani, którzy są powołani, jednak na ostateczności nie dostąpi zbawienia, nie będą na samym końcu wybrani. Lekcja świętego Pawła z listu do Koryntian, opowiada nam o tym, jak wielki jest wysiłek, jaki musimy podjąć, ażeby być zbawionym, jak wiele trzeba pracować i walczyć o to, żeby uzyskać zbawienie. Święty Paweł sam o sobie wątpi, czy będzie zbawiony. Pisze o sobie, że musi uważać, nie był potępiony. Więc jeżeli święty Paweł, który był naczyniem wybranym łaski Bożej, który był apostołem narodów, który spisał tyle pięknych katolickich listów do różnych gmin chrześcijańskich, które są częścią Nowego Testamentu, skoro on, który tak wiele wycierpiał dla Chrystusa, który otrzymał tak wiele łask, wątpił o swoim zbawieniu, wątpił o tym, czy na pewno na 100% będzie zbawiony, zdawał sobie sprawę, że ciągle musi dokonywać raz po raz wysiłków, to tym bardziej tyczy się to nas. Ten wysiłek, który jest konieczny do zbawienia, jest naprawdę wielki, ale i tak jest niczym w porównaniu z tym, co powinniśmy byli dla naszego zbawienia uczynić. I jest to ta lekcja przestrogą dla nas, ażebyśmy się nie leniwili, nie łudzili się, że za darmo idzie się do nieba, że to nieba idzie się bez jakiegokolwiek wysiłku. Z kolei Ewangelia opowiada nam tę przypowieść o robotnikach winnicy, która pokazuje nam kilka bardzo istotnych prawd zbawienia, prawd o tym, jak mamy się zbawić. Widzimy tutaj przede wszystkim darmowość łaski. Oto robotnicy, którzy zostali powołani do winnicy pańskiej bardzo późno, o godzinie 11, którzy pracowali zaledwie godzinę, oto ci robotnicy otrzymali tę samą pracę, którą otrzymali robotnicy pracujący przez cały dzień. Wydawać by się mogło, że jest to niesprawiedliwe, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że zbawienie jest czymś zupełnie przez nas niezasłużonym, że łaska jest czymś darmowym, czymś, co przekracza naszą naturę i na co najlepszymi uczynkami nie moglibyśmy zasłużyć, to jest to sprawiedliwe. Zawsze, ilekolwiek byśmy nie pracowali dla własnego zbawienia, to łaska jest darem. Łaska jest darem, który otrzymujemy nie ze względu na własne zasługi, ale ze względu na zmiłowanie Pańskie, ponieważ Bóg przekracza naturę ludzką, a grzech ludzki jest tak wielkim złem, że nie jesteśmy w stanie go odkupić, nie jesteśmy w stanie go w jakikolwiek sposób naprawić. Potrzebujemy Chrystusa, naszego Zbawiciela, żeby w zamian za nas ofiarował się Ojcu, ofiarował za nasze grzechy. Jednocześnie również ta Ewangelia pokazuje nam jedno, że jakkolwiek nasze wysiłki nie są adekwatne, to nie są na tyle warte, żeby dać nam zbawienie, to jednak Chrystus wymaga ich od nich i uczynił ich je warunkami niezbędnymi, ażebyśmy mogli uzyskać zbawienie. Tak więc nawet jeżeli same w sobie one są w gruncie rzeczy bezwartościowe, to dzięki łasce Pańskiej, dzięki temu, że Pan Bóg miłuje się nad nami, chce się nad nami zmiłować, to dzięki temu te wysiłki dają nam jednak zbawienie i te wysiłki są konieczne. To, o czym mówi Ewangelia, pokazuje nam również czasy, w których się znajdujemy. Ci robotnicy, którzy pracowali zaledwie jeden dzień, to jesteśmy my, którzy zostali powołani w tym czasie
w czasach ostatecznych już, których wysiłek jest najmniejszy. My pracujemy, musimy pracować zaledwie godziny, zaledwie wycinek tego, co powinniśmy pracować. To jest bardzo, bardzo niewiele, ale to bardzo niewiele jest tym, co wymaga od nas Pan Bóg, ażebyśmy mogli dostąpić zbawienia, żebyśmy uniknęli kary wiecznej za nasze liczne grzechy, ażebyśmy uniknęli wiecznego potępienia. Ewangelia mówi nam też taką prawdę o naturze ludzkiej, jaką jest zawiść. Oto ci, którzy pracowali cały dzień w winnicy pańskiej, otrzymają dokładnie tyle samo, co ci, co pracowali ledwie jedną godzinę, więc po zaledwie denarze. Natura ludzka jest taka, że jeżeli otrzymujemy coś za darmo, to uważamy to za coś, co się nam należy i przestajemy być wdzięczni Panu Bogu za łaskę. Jednocześnie jesteśmy zawistni z powodu tego, że inni chrześcijanie być może otrzymali więcej od nas. Jest to dla nas ostrzeżenie, że my, którzy być może otrzymaliśmy wcześniej pewne łaski od Chrystusa, wcale nie mamy jakiejkolwiek gwarancji, że wytrwamy aż do końca, że zbawimy nasze duszy. Musimy ciągle drżeć o nasze zbawienie, pamiętać o tym, że jesteśmy w pozycji proszącego, jesteśmy tymi, którzy muszą bezustannie upraszać swoje łaski. Ta Ewangelia dzisiejsza uczy nas prawdziwej pokory, a z jednej strony nakazuje nam mieć dobrą, zdrową chrześcijańską ambicję polegającą na tym, że będziemy walczyli odważnie, aż do końca nie zawahamy się przed żadnym wysiłkiem, ażeby zbawić swoje dusze. Święty Paweł zachęca nas do tego z całej siły. Chce razem z Chrystusem, ażebyśmy byli zbawieni, żebyśmy dostąpili wszystkich łask, które Chrystus nam wysłużył, i które są tak bardzo liczne, z których ciągle nie korzystamy. Chcemy zatem wzorem świętego Pawła podjąć wielkie wysiłki dla naszego zbawienia i nie wahajmy się przed podjęciem największych nawet trudów, modlitw i postów, żeby zbliżyć się do Chrystusa, żeby oczyścić swoje ciało, duszę z tego wszystkiego, czym się brudzimy, z tych wszystkich grzechów, które nas czynią tak szpetnymi w oczach Pana Boga, który pozbawia nas łaski uświęcającej. W imię Ojca i Syna, i będzie pokonany z Chrystusem. W wieku, niepokalane serce.